Witamy, witamy. Dzisiaj z Danielem, Natalią, Olą, Anią, Adrianem już polecieli. Patrzcie, jesteśmy na Flow Markcie, jak to się nazywa. Muszę się nauczyć tej nazwy. Pierwszy raz w sumie w życiu. No i zobaczymy, może uda się coś fajnego kupić, a jak nie kupić, to przynajmniej coś pooglądamy, jakieś ładne rzeczy. Zresztą widzieliście u Daniela i Natalii na kanale Wyczochrani. Mega odcinki właśnie z takich targów. No piękne rzeczy tutaj mają. Dobra, lecimy, zobaczymy co się uda wydrapać tutaj. Sorry, pod słońce nie widać. Do pierwszego fajnego. Jest do tego, widzisz? To jest komplet. Tak, to jest komplet, no. No. Też jest ciężka, nie? A ta mama też chyba będzie do tego, nie? Nie, to jest nie, inny, ten. Inny wzór ma. Inny wzór, ale pod spodem jest jeszcze ten. Nie. Fajny widelczyk ze srebrną rączką. No, to ładnił się. Ostrzebrzany. O, jaki piękny widelec. Puncowany. No, też jest posrebrzony. Jest drugi. Jest drugi. Też posrebrzany. Jest trzeci do kompletu. Pięknie. Widzę coś ciekawego. O, jakie ładne wiosło. Piękne. Piękne. Wiosło też bierzemy. Fajro. Ja. No. Tam zadowolony? Pierwszy zakup na... Jak to się mówi? Flowmarku, tak? Na Flowmarcie, no. Flowmarcie. I to są srebra. To są srebra. Piękne. 800. Uh-huh. A tutaj pan jeszcze wyciągnął też srebra. Proszę bardzo. Puncowane. To jest wszystko srebro. Za 15 euro, proszę państwa. Da się? Da się. A mi się to bardziej podobają z uwagi na, wiesz, na tą patynę, nie? Na pewno mega, nie będę ich czyścił. Po prostu tak mega. Sobie zostawię, bo są... Wylądują naprawdę, no mega, łyżka przepiękna, super. No, i cena 5 euro. 5 euro, tak. 5 euro za moje. No. Fajne, wyczytywać. Proszę pana. No proszę bardzo, się nie gniewam, proszę bardzo. No, uważaj. No, pięknie. No, nie. Mhm. Jak głucha wygląda? No forna, nie, tak. To też jest srebro? Nie wiem co to jest. To ma cigaretę pani tu. Nastia? Nie ma to nic do tego. Nie znam się. Nie jest nie. Masz fajną portponetkę. Nie ma. Nie? Ona jest srebrna? Ale piękna. Pokaż. Ale czas. Was kostet?
40 euro. Euro. Srebrny zegareczek. No. Ale niestety. Nie idzie. Nie żyje. No. Szkoda go. Szkoda go. Pokaż z tyłu kopertkę. No. Pięknie to wygląda. Koronka. Bardzo ładna. Okay. No i kupiłem sobie właśnie takie solniczkę i pieprzniczkę po 2 euro za sztukę. Was jest kostet? Ha? 9,25, patrz. Splot królewski. Ile? Mów coś o euro. Mów do mnie jeszcze. 50 euro. Ale śmiega, kurde. Piękne. No, piękne. Splot królewski, no, mega. Bo srebrzone łyżki. Mhm. Ciekawe, co to jest? Chinesisch oder Asiatisch. In Indien. Also, wenn man jetzt nur ein Einzelnen. Ich glaube, das ist Chinesisch. Ja, so sieht's aus. Pojemnik na coś, nie? Jakieś pojemniczki na coś, no. Na dziadka i na babcię. No, to są ciężkie. Kryształki. Kryształki piękne. O, patrz, szarotka. To chyba, nie wiem, czy to szarotka jest. Mhm, wygląda tak. Jak szarotka, nie? Mhm. To puszka. Daniel, wyjdziesz za mnie? Jasne. W kolejce. O, piękna biżu. Piękna kolekcja. To nie było to. Co? No. Wusste ich gar nicht, dass da ein Deckel drauf war. Also ich habe das ohne Deckel. Doch, du gehört ein Deckel drauf. To jest kryształ. Nie, to nie jest szkło ranowe. To nie jest szkło ranowe, ale to co obok stoi, to może być. Nie, też nie jest. Nie zaraz nas? Nie, powinien. Kurwa, jest trochę. Nie, to jest szkło uranowe. Uran? Mhm. Kraweczka uranowa, 20 euro. To jest? A tak się to otwiera. No, a to ciekawe. Ciekawe, nie? A to ciekawe. Was machen Sie mit den Bildern, wenn Sie alles fotografieren, habe ich eine Frage. Change month. Dobra, zmieniłem na miesiąc. Pierwszy. A to funkcjonuje? No. Działa. O, mój kolega jest Alfreda. Halo. Was gibt's Neues? Alles.
O, ich freue mich sehr. Waga. I patrz, kompletna. No. Die ist komplett. Komplett. Also top. Die ist komplett. Du musst bloß die Bänke an die, mhm, an die Schalen wieder dran machen. Ja, gegangen. Ja. Aber das Originalbänke ist alles noch dran. Ja. Ei. Piękna waga szalkowa i to kompletna. Wszystkie obciążenia są alte. Was kostet? 17. Jahrhundert. Was kostet? 85. Goldwaage. 17. 17. Jahrhundert. Echt? Vielleicht. Z pozdrowieniami dla Basi. Czarnej i Grzesia. Alles langsam schon. Eine nach dem anderen. Piękne, posrebrzone. Tutaj są kolejne obciążenia. Ciężarki. Tu jest następna waga szalkowa. To będzie stare. Okej. Okay. Kannst du dich mal festhalten? Ja, klar. Stempelki. Ja, ich weiß schon, ich weiß Bescheid. Komplette Druckerei. Hier vorne habe ich auch noch mehr. Mhm. Te drukarki. Mhm. Ja nie mogę. Ich hab hier auch die ganze Menge. Die gehören dazu. Mhm. Da kann man das dann reinsetzen. Dann guck mal. Możemy drukować gazetę. Tam eigene prospekty ausdrucken. Mhm. Tytuł gazety będzie co w trawie piszcie. Das sind, da kannst du Seiten komplett machen. Okay, ja. Mit sowas. Und ja. In der kleinen Kiste ist ein Hölzer. Und dann kannst du komplett eine Seite drucken. Mit der Maschine. So. Mhm. Pan mówi, że to jest srebrna łyżeczka. Das ist kein Silber. Das ist Silber. Zehner. Zehner. 10 euro. Mhm. Miniaturdinger. Guck mal, machen wir so. Mhm. Geht zurück. Das ist nett. Oh, ist zwei Schwerter. Und dann gehen wir auf diese. Ich hab Schwert immer dabei. Okay. Sorry. Udało mi się kupić Devo do kolekcji, srebrny medalik. Za całego euracza. €4,70. Kurde, nic tylko brać. Patrzymy, co tutaj jeszcze fajnego. Die Schale. Die Schale. Die kostet 6,50 €. 6,50 €. Ei. Echtes Bleikristall. Ja, merkt man schon. Normal bin ich zu billig. Co tam fajnego? No to mi przypomina stare czasy, jak do babci chodziłem. Mhm. Kurczę, piękny kobaltowy kryształ. Za 6,50. Jaka decyzja, panie Danielu? Dopiero przyszedłem na Flomart. Nie można się tak szybko decydować. Bo zaraz będzie mi pełne torby. Będzie fajran.
ciekaw, gdzie są dziewczyny i co kupiły. Natalia miała nic. Ja popełniłem błąd, bo zostawiłem Oli pieniądze. Ech? Ach, okej. Okay. Wyciągnę. Aber die Einzel sind dann. Nie wyciągnę, bo wypadnie. Nie, nie, one są naklejone. No. Ładnie. Ja, wow. Czy ma jakieś odznaczenie takie? No, no dla motoru. No, jakieś takie te. Z Chinów. No. Chińskich. Tu masz, patrz te. Robale wszystkie. Na obiad. A tycze. Żelazko do prasowania majtek tarnogródzkiego. O, masz wędkarskie. Co? Wędkarski koszyczek. No, na pstrągi. No. I lipienie. Tutaj ciekawostka. Jezus na krzyżu w butelce. No nie, tego jeszcze nie było. Nie? Nabili go w butelkę, bardzo źle. Bardzo źle. Czuję srebro? Czuję coś, ale... Dziwne te punce są. Ciekawe punce. Te dwa są te jakby to samo. To znaczy punce są te same tutaj. Mhm. Nie, ale to filigran. To może być srebro. No, trzy punce to musi być srebro. No, no, no. Pytaj. No. Co, za 5 euro 2? Okej. Okay. Ale... Mhm. Za piątkę. No i mega. Mega, że? Ja, że kolega will was aufnehmen. Ja, ja, kein Problem. Jak chcesz coś oglądać, to też można. No oczywiście. Bursztynki. O, pozdrawiam rekiny. Ja. Hi. Kannst auch nichts sein. Ale piękne. Ja. Aber das muss man halt prüfen. Ja. Ich muss ja diese Stein drin fahren. Ja. Ich wollte mir auch schon einer zulegen, aber 100 Euro. Dobra, cisza, chwalimy się. Czekaj, moje... mistrza. Na mistrza? Dobrze, ja nagram swoje. Moje trzy widelczyki, łyżeczka, medaliczek. To za 5 euro, za euracza i po 2 euro za solniczkę i pieprzniczkę. Także w sumie wydałem 10 euro. Myślę, że było warto. I pamiątka z Wenecji, mistrza. Mistrzu, chodź. Mistrzu, robi kawulca. Mistrzu kupił ćwierć kilo srebra, w mega dobrej cenie. No 280 gram srebra, nie, przepraszam, 280, 290 gram srebra, prawie w cenie chyba jakieś 23 euro, jeśli to całe zsumuje. No. Pięknie. Motylka widzieliście. To są posrebrzane łyżeczki i widelczyki Antico, no i tutaj są posrebrzania grubości, to jest rodzaj posrebrzania, czy jak to się nazywa dokładnie, nie wiem, ale tu chodzi o ilość zawartego srebra, grubość srebra na 100 cm2, o ile dobrze pamiętam, jeśli ktoś wie lepiej albo źle powiedziałem, niech mnie poprawi. No wszystkie są łyżeczki posrebrzane, to są do cukiernicy, to są prawdopodobnie do mokki, do tych kawusi takich mniejszych, no i to nie wiem, nie znam się tak dokładnie na tym, jaki rodzaj, znaczy no widelczyki do jakichś przystawek do podawania, nie? Do tego. Do tego są piękne ramki, szklaneczki, niestety jedna pękła, bo pani tak zapakowała, że tu mamy co nas zainteresowało, nie? Ale tak. Nie jest srebrne ani nic. Sztuczce do ryby. Specjalne. No, no i kryształek. I kryształek. Ani piękne.
Wszystko za. Super. Już nie wiem ile. Ile wydałaś, Ania? Czekaj, 20... 28 euro gdzieś? No. Fajne dzisiaj znaleziska na wpadę, to można powiedzieć. Sreberka, kryształki, sztućce do fiszów, do rybów. No ja sobie kupiłem pamiątkę z Wenecji, w której byłem, ale pamiątkę kupiłem taniej w Niemczech. No, wszystko na temat. Także żegnamy udane wypadki. Tak. No, jutro oczywiście pojedziemy gdzie? Do Firnheim na duży Flohmarkt. Będziemy łowić dalej. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Pa. Na następny. Hej.